Doktor Iwona Sroka jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. I zacznijmy od strategii rozwoju dla rynku kapitałowego. Dużo się teraz mówi na ten temat, czy ta strategia jest potrzebna, a jeżeli tak, to od kogo powinna wyjść inicjatywa? Wstyd mi przyznać, ale na tym rynku funkcjonuję ponad 20 lat. Teraz jestem po stronie spółki, która będzie wchodziła na rynek giełdowy w przyszłym roku. I muszę powiedzieć Państwu, że takich strategii i potrzeby, o potrzebie strategii mówiliśmy wielokrotnie. Była taka strategia Warsaw City 2010 i nawet udało się w tamtym czasie blisko 50% kapitalizacji do produktu krajowego brutto taki wskaźnik osiągnąć. Ona pewne swoje funkcje i pewne normy wypełniała, ale w istocie od tamtej pory, co roku spotykając się między innymi tu w Bukowinie, pytaliśmy o taką strategię, która by mogła ukierunkować pewne kierunki strategicznego rozwoju rynku kapitałowego, obejmująca swym zakresem zarówno giełdę, infrastrukturę posttransakcyjną, uczestników rynku, ale również adresująca znoszenie barier w dostępie do kapitału dla rodzimych emitentów. I tak naprawdę jestem przekonana, że taka strategia jest potrzebna, chociażby żeby się to nasze towarzystwo wzajemnie rozumiało i w jednym kierunku działało. No to teraz pytanie. Czy ta strategia powinna być, lub same pomysły powinny wyjść ze strony uczestników rynku, czy czekać właśnie na te propozycje rządowe? I tu też wieloletnie doświadczenie, muszę powiedzieć, prowadzi mnie do wniosku, że jednak powinien być, strona rządowa powinna być w to zaangażowana. My spotykaliśmy się praktycznie co roku w ramach tak zwanej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów i zaczynaliśmy właściwie od nowa tę pracę, czyli jakie są główne bariery, co byśmy widzieli w takiej strategii. No i potem, wiadomo, zmieniał się minister albo zmieniał się nawet cały rząd. Zaczynaliśmy od nowa. W związku z tym, jeżeli w tej chwili jest taki moment, że wynajęto konsultanta zewnętrznego, który będzie te prace koordynował, który również zbierze pomysły z innych krajów, to z całą pewnością no, ma to większą szansę na powodzenie niż wtedy, kiedy my żeśmy w ramach ministerstwa się zbierali i rozchodzili. A propos innych krajów, to w takim razie czego możemy nauczyć się od rynku izraelskiego i giełdy w Tel Awiwie? Dzisiaj podczas panelu dużo mówiliśmy o specjalizacji tamtej giełdy jako giełdy, na której notowane są spółki technologiczne. Ja przypomniałam, że my taki epizod jako giełda warszawska również mieliśmy. On został negatywnie zweryfikowany przez inwestorów, ale dopiero po paru latach. Uruchomiliśmy bowiem, nie wiem czy nasi widzowie pamiętają, taki segment CTech, nowoczesnych technologii. Mieliśmy indeks, mieliśmy kontrakt terminowy na tym oparty, doradców w tym obszarze i po 8 latach okazało się, że te nasze firmy nie były tak naprawdę tak bardzo technologicznie. Były takie trzy firmy, które ciężko ważyły na tym indeksie. Łącznie chyba około 20 czy 22 spółek wówczas w tym CTech-u w indeksie było. No i niestety nie trafiliśmy na ten moment. Natomiast jeżeli w tej chwili w parze idzie rozwój gospodarki w kierunku właśnie wspierania innowacji, nowych technologii, jest jakiś program rządowy, zresztą bardzo ciekawie tutaj zaprezentowany również przez PFR Ventures i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to rzeczywiście giełda musi w pewnym momencie te nowe spółki gdzieś przytrzymać. Na pewno nie na tym pierwszym etapie rozwoju. Bo to są startupy, które w większości zresztą są bardzo ryzykowne pod względem potem komercjalizacji tych wspaniałych pomysłów czy przejścia od takiej fazy mikrorozwoju już rzeczywiście do prototypowej, do fazy, kiedy mamy przychody i możemy to pokazać inwestorom. Ale z całą pewnością część z nich przeżyje i to będą doskonałe spółki, żeby pokazać je inwestorom, oczywiście informując o ryzyku inwestycji właśnie w takie nowe technologie. Czy w związku z tym możliwa jest specjalizacja GPW jako rynku nowych technologii? A właśnie, tak się wyspecjalizowała giełda w Tel Awiwie. To jest giełda no, niewiele większa od naszej. Ostatnio, jak słyszeliśmy, również wystawiona przez brokerów na sprzedaż, szukająca sojuszu, no w mojej ocenie jednak z jakimś większym, cięższym trochę graczem. I mamy taką szansę pod warunkiem, że oczywiście te firmy w dłuższym okresie będą przypływały liczniej na giełdę, że będziemy w stanie stworzyć jakiś projekt, produkt, jakąś ofertę, segment dla tego typu firm, stworzyć bazę informacji o tych spółkach, przyciągać kapitał inwestorów.
Tak właśnie, jak zrobiła giełda w Tel Awiwie. Tam mamy indeks Blue Tech 50, czyli no, tych blue chipów 50 najlepszych spółek technologicznych. Mamy indeks spółek biotechnologicznych, więc naprawdę można z tego zrobić fajny produkt giełdowy. Ale jak powiedziałam, najpierw musimy te spółki mieć, czyli gospodarka musi być bardziej zamożna, musimy więcej inwestować również w programach i rządowych, ale i prywatnych, tworząc warunki do funkcjonowania funduszy typu Private Equity Venture Capital, które potem oddając to na rynek właśnie będą mogły zasilać giełdę. It's a fact, you need a new direction. You have had enough humiliation. Czy w związku z tym państwo i w jaki sposób powinno wspierać rozwój nowych technologii? Te programy, które właśnie wymieniłam, które adresuje PFR Venture i NCBR, to są bardzo dobre programy, które będą zasilały na tym początkowym etapie rozwoju te właśnie startupowe firmy. Natomiast państwo ma dużo do powiedzenia. Pamiętajmy, że ma w rękach politykę podatkową, ma nawet dzisiaj wspominana ulga badawczo-rozwojowa w firmach, która jest naprawdę nie jest powszechnie jeszcze używana. Promocje tego typu rozwiązań. Myślę, że promocja tego typu rozwiązań i właśnie narzędzia, które ma państwo do dyspozycji, mogą zwielokrotnić ten efekt nie tylko jakby finansowania tych młodych firm. Czyli to powinny być rozwiązania lokowane globalnie? Na pewno krajowe, tutaj w pierwszej kolejności. Ale firmy, które mają nowoczesne technologie, no zwykle nie powinny zostawać wyłącznie ze sprzedażą tych produktów na własnym rynku. One muszą już myśleć go global, go west. A czy w takim razie jest potrzebna osobna, szczególna, dedykowana platforma dla startupów? W mojej ocenie tak, bo na giełdzie na pewno to nie jest tak, jak już wspomniałam, ten etap rozwoju, żeby to zaoferować inwestorom. Pamiętają państwo może, pani redaktor, również jak tworzyliśmy w 2007 roku rynek New Connect i on miał z założenia być właśnie platformą dla małych, innowacyjnych przedsiębiorstw, często startupów. Bardzo szybko wycofaliśmy się z tych startupów i z tego słówka innowacyjny. Wchodziły tam po prostu małe, średnie firmy, zdecydowanie mniejsze. On spełnił swoją rolę, zasilił również rynek giełdowy, ale też wokół tego było trochę nieprzyjemnych historii związanych właśnie z tym, że to były małe spółki, często bardzo groszowe, sporo było takich odstraszających troszeczkę naszych inwestorów typowo giełdowych sytuacji. W związku z tym stworzenie odrębnej platformy, która naprawdę będzie miała wpisane wysokie ryzyko i nawet to, że przez kilka lat te firmy mogą, przez okres, który jest nieakceptowalny dla inwestora giełdowego, w ogóle nie będą miały przychodów, to musi być odrębny na pewno rynek, odrębna platforma. Natomiast myślę, że jest na to miejsce również gdzieś przy giełdzie warszawskiej. No właśnie, jeszcze chciałam zapytać, czy w związku z tym w tym momencie startupy znajdą miejsce dla siebie na rynku kapitałowym, na polskiej giełdzie? Chciałabym, żeby tak rzeczywiście było. Musi być opracowany jakiś program, jakaś oferta pod kątem tych właśnie firm. Ja też przypomnę, że mamy coś takiego jak Capital Market Union, czyli Unia Rynków Kapitałowych, która już od kilku lat jest przez Komisję Europejską zalecana i to są jakby miękkie również zalecenia, regulacje, które znoszą bariery takiego transgranicznego przepływu kapitału, ale jest olbrzymi obszar, który ta Unia Rynków Kapitałowych zagospodarowuje i to jest rynek niepubliczny, czyli poza giełdą, czyli to są ułatwienia w finansowaniu właśnie tych firm na wstępnym etapie rozwoju, ułatwienia dla pożyczek peer-to-peer, dla właśnie private equity, business angel, dla platform takich crowdfundingowych. To wszystko jest zalecane
po to tylko, żeby właśnie ten kapitał mógł z kraju do kraju w ramach Unii Europejskiej łatwiej przepływać i żeby wzmacniać powstawanie innowacyjnych rozwiązań właśnie w Europie. No to możemy na koniec sobie życzyć, żeby ten kapitał był jak najbardziej płynny i żeby polski rynek kapitałowy, żebyśmy miały w co inwestować. Oczywiście, żeby rósł w siłę. Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.